Dzisiaj będę kupował Oli wszystko, jeżeli zgadnie kolor przedmiotu. A zasady są bardzo proste. Najpierw losujemy na kole fortuny sklep. Następnie na drugim kole losujemy kwotę, za którą muszę wybrać rzecz. I tutaj dam sobie 10% widełków w obie strony. Czyli przykładowo na kole wylosuję 1000 zł, to będę musiał wybrać przedmiot, którego wartość będzie między 900 a 1100 zł. Jak już losowanie będziemy mieli za sobą, to ja sam wybiorę się do sklepu. Wybiorę jakiś przedmiot, następnie spotkam się z Olą. Może da mi jakieś podpowiedzi, a może nie. Któż to wie? Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć. Jak Ola trafi kolor, to pójdę to kupić. Wszystko jest jasne, młoda? Wszystko jasne. To od razu bez zbędnego przedłużania, wy możecie zejść na dół, zasubskrybować kanał. Filmy są codziennie o 14, także myślę, że warto. A Ola może od razu przejść do losowania sklepu. Naprawdę? O, fajnie! Już przechodzimy do kwoty, ale koniecznie chciałbym wam pokazać koło fortuny, bo jedna rzecz się zmieniła. Zwykle w tym kupuję ci wszystko. Mamy kwoty tam od 10 do 500 zł, czasem wyląduje tysiak. A dzisiaj postanowiłem, że z okazji nowego roku z jedną kwotą mocno polecimy. I na kole fortuny jest 10 tysięcy. Co? Tak. Także kręć, 10 tysięcy w MediaMarkcie to jest naprawdę grubo. Ej, to ja sobie kupię. No ty nie, nie wiesz co sobie kupić, ja wybieram przedmiot. Bez kitu, to weź wybierz mądrze, jeżeli się trafi 10 tysięcy. Może nie jest to 10 tysięcy, ale i tak całkiem spoko. Wow, dziękuję bardzo. A jeszcze nie wiem czy dostanę, ale i tak dziękuję, że jest taka szansa, że mogę coś dostać za takie kwoty. Nie ma problemu. Jak już zasubskrybowaliście, to możecie zejść na dół jeszcze zostawić lajka, a my w tym czasie przenosimy się do sklepu. Dobra, moi kochani, jesteśmy już w MediaMarkt. Teraz tak, między 450 a 550 zł. Jeszcze totalnie nie wiem, co kupię. Muszę pochodzić i się dobrze zastanowić, w sensie co kupię. Co wybiorę Oli, nie? I później może to i kupię, jeżeli zgadnie kolor. Problem jest taki, że tak, odkurzacze mamy, czajniki mamy, mikrofalówki mamy. Straszny mam problem. Dobra, chodzę tu już z 15 minut i w końcu znalazłem coś sensownego. Mianowicie jest to odkurzacz. I teraz zapytacie, Paweł, po cholerę ci taki odkurzacz? A co więcej, po co Oli taki odkurzacz? Otóż Ola ostatnio odebrała swoje mieszkanie, które będzie komuś wynajmować i na wyposażeniu fajnie jest mieć odkurzacz. Nie mogę serio znaleźć nic bardziej użytecznego niż to. Dlatego wybieramy czerwony odkurzacz. Zobaczymy, czy Olcia zgadnie kolor. No ile można było czekać na ciebie? Sorry, no, miałem problem. Z racji tego, że jest to pierwszy sklep, to dam ci dużo podpowiedzi. Później zobaczymy, czy będę ci dało więcej, czy mniej. No musimy mniej więcej opisywać te rzeczy, nie? No niekoniecznie. Może być totalnie na ślepo. Jak będzie 10 koła, to ci nic nie będę mówił. Więc tak, jest to coś, co przyda się do twojego mieszkania, które kupiłaś. Teoretycznie powinnaś używać codziennie, a nie używasz tego codziennie. W naszym domu też. I coś, co ja lubię używać i lubię, jak to nadmiernie działa. Co? Więcej ci nie powiem. Nie mówię, co to żyć. Do użytku domowego. No. Przyda się na wynajem. Fajnie mieć to na wyposażeniu wynajmu. No. I coś, co ja uwielbiam nadmiernie używać. I coś, co ty powinnaś używać, a tego nie używasz. Wiem. Odkurzacz. Nie mówię ci, czy to to, czy to nie to. To jest to. A może być czarny, może być czerwony odkurzacz, może być biały odkurzacz, ale biały jest taki, będzie porysowany cały, więc wydaje mi się, że czerwony. A czemu akurat tak? No nie, strzeliłam, my kiedyś mieliśmy czerwony. Chodź do sklepu, pokażę ci, co wybrałem. Okej. Okay. Ten wziąłeś? Tak? Tak. Zarobisz sobie odkurzacz. No to wiesz. I to porządny, te fala. Aha. Będzie miał wynajmujący. Będzie miał. No może sobie go zostawimy. Zobaczymy. Pierwszy zakup zakończony powodzeniem. Możesz od razu losować kolejny sklep. Douglas, jakaś karta podarunkowa za 10 tysięcy mnie bardzo ucieszyła. Wiktoria też. Byś jej pozwoliła skorzystać? No oczywiście, że tak. Na kilka lat byś miała taką kartę podarunkową. No a i w Douglasie chyba jest dożywotnia. Miałabym 80 lat i przychodziła dalej z tą kartą podarunkową. Losuj kwotę. No dobra. 180 zł też fajne. Brzmi przyjemnie, no? Jakiś coś do twarzy. No, możesz wybrać coś fajnego. Właśnie. Pamiętaj, że ja to muszę wybrać. No wiem. No obstałem, że wybiorę ci coś, co totalnie nie będzie ci pasować. W sensie wezmę jakiś krem po 50, to nieświadomy coś takiego. Słodkie kiedyś takie było, że ty komuś kupiłeś krem? Coś taki... było. Mamie chyba kupiłem na 30 którejś urodziny po 60 kremy. Przypadkiem. Jest i Douglas, tu jeszcze świątecznie. Może coś fajnego na przycence znajdę. Nie wiem, chyba jakiś perfum, ale nie, perfumy są drogie. Idę jakichś kosmetyków szukać. Już wiem, widzowie. Oli się kończy szampon, ale używa jakiś drugi szampon. Olaplex on się chyba nazywa, coś takiego. Idę się zapytać. Dzień dobry.
pytanie mam, czy dostaniesz szampon Olaplex? 145 zł. Okej, okay, dobra. To kosztuje 145 zł. Teraz teoretycznie wylosowaliśmy 180, czyli powinniśmy znaleźć rzecz między 162 a 198. Ale wydaje mi się, że jak mam brać coś useless, to lepiej, żebym wziął coś, co faktycznie wiem, że Ola użyje. Bo wiecie, mogę znaleźć jakiś krem za 180 zł. Ale okaże się, że on jest Oli nijak potrzebny, a to wiem, że ona użyje. Także myślę, że możemy po prostu zejść trochę niżej z tą ceną. Raczej Olcia nie powinna się obrazić. Także idziemy do niej. To jest oczywiście w kolorze białym. Moja droga. Więc to jest płyn. Okej, perfum. Który używasz? I który wiem, że użyjesz. Zszedłem troszkę niżej z ceną. Nie jest to 10% granicy błędu, czyli jest troszkę tańsze niż te 160 zł. Tam powinna być minimalna. Ale stwierdziłem... Biały. Szampon do włosów. Jaki szampon? No szampon, który ja zawsze używam z Egrasa. Czyli który? Czyli Olaplex. Za dobrze chyba mnie znasz, albo za dużo ci podpowiadam. Myślałam jeszcze o podkładzie. Okej. Okay. Potem stwierdziłam, że... Nie wiedziałbym jaki. Powiedziałeś, że jest niższa cena, to stwierdziłam, że to musi być Olaplex. Tak. A super, bo mi się właśnie skończył i ja tak dzisiaj musiałam kupić. Okej, okay, no tak. A jeżeli chodzi o podkład, to ten. Kupowałeś mi go chyba z 15 razy na odcinkach. Nie zapamiętałbym. Ale to na przyszłość będę wiedział. Okej. Okay. Proszę. Okej. Okay. A to jest odżywka, szamponu nie ma. Serio, to jest odżywka? Było shampooing. Ej, czyli jak to jest napisane shampooing, to jest odżywka? Nie, no to jest napisane jak conditioner. A, bo ty masz to i ja to kilka razy użyłem. Czyli ja umyłem włosy odżywką? Tak. To szampon sobie kupisz z neta. Fajnie, bo póki co udaje mi się wybrać takie rzeczy, które faktycznie ci się przydają. I w dodatku jeszcze je zgadujesz, także spoko. No, skoro mi użyłeś, to dobrze mi odkupiłeś. Tak, używałem to kilka razy. Ej, jeszcze 5 sklepów przed tobą, bo nie mówiłem, 7 sklepów dzisiaj jeszcze. No dobra, to kręcimy. Nie no, serio? Kwota. Znowu idę do Zaglasa, ja pierdzielę. O! Było blisko. Ale blisko było. Dobra, to stój tu, wracam znowu za 10 minut. Tego podkładu na pewno nie kupię, bo ten podkład jest drogi, on kosztuje prawie 200. Dobra, tak chodzę dookoła i ciężko było znaleźć w ogóle coś w tym przedziale cenowym. Są rzeczy albo po 60, albo po 100 zł. A my między 70 a 90 tak naprawdę możemy znaleźć. I znalazłem jakąś masakrę do rzęs. Maskarę do rzęs. Kosztuje ona 75 zł i jest koloru fioletowego. Jakby pewnie sam tusz jest czarny, w sensie widzę, że jest czarny, ale kosztuje 75 zł. Fajnie, jakbyś się nie zgadzał, bo już pani się tak na mnie dziwnie patrzy. W sensie akceptuję to, że mam kamerę, ale już tak chodzę dookoła, rozglądam się, nie wiem co wybrać. Więc tak, jest to do tej części ciała człowieka, którą bardzo często mylę. Mylę jedną z drugą. Do rzęs. Albo do tej drugiej. Do rzęs. Zawsze mylę rzęsy z brwiami. Więcej nie, ci nie no, powiem. Kredki do brwi byś raczej nie wziął. Musisz... Wydaje mi się, że raczej byś wziął tuż do rzęs. Chodzi o kolor opakowania, nie? Wiem. Różowy. Fioletowy. A chciałam powiedzieć fioletowy, bo ja mam fioletowy. Pewnie wziąłeś to samo, co ja mam. Nie wiem, wziąłem jakąś... nie wiem jaką. Z Douglasa. Za 75 zł. Tak, to jest ta, co to, ja to, co używasz? Nie wiedziałem totalnie. A strzeliłam, że po prostu różowy, bo... Okej, okay, a ja szukałem czegoś w tym przedziale cenowym. Ciężko było za 8 dych w ogóle coś znaleźć. Na samym końcu po prawej stronie. Tak. No za... bardzo fajny tuż do rzęs. No to niestety go nie dostaniesz. Kupię sobie sama. Dobra, to co, kręcimy dalej. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie ta glasa. Ja też nie, bo już nie chcę tam chodzić. Ja mogę pójść sama i sobie coś wybrać. No, dobry pomysł. Apart. No tam 10 koła nie byłoby problematyczne. No nie. To co, upgrade pierścionka zręcznościowego? Nie no, mój jest najpiękniejszy, ale muszę kupić drugi. Jezu. Myślałam, że tu jest 10 tysięcy, bo one mają taki sam kolor. Aha. Już myślałam, że było 10 koła. 200 zł, to też fajna kwota. W aparcie możesz coś fajnego znaleźć. I tutaj tak naprawdę masz 50% szans, że trafisz kolor. Tak, albo złoto, albo srebro. Dobra, idziemy do apartu. Teraz tak, tutaj celowo poszukałbym czegoś, co nie jest złote i srebrne właśnie. Może być to nawet coś, czego Ola nigdy nie założy, ale chciałbym właśnie wyjść poza ten schemat. I chyba już nawet coś takiego znalazłem. Kolczyki Biedronki za 220 zł. Myślę, że to jest idealny produkt. Powiem ci tak, po pierwsze, nie wchodziłem do sklepu, okay, tylko widziałem przez wystawę. Okay. Druga podpowiedź jest taka, że wyszedłem poza schemat. Nic więcej nie mówię. Nie wiem, to jest ciężkie. No strzelę, że złoto, bo jeżeli miałbyś kupić jakąś biżuterię, to raczej by była ona złota, bo noszę bardziej złota. Czerwony kolor. Czerwony? Bransoletkę czerwoną. Nie, to co? Kolczyki Biedronki. No to wiesz co, bardzo mi przykro, że ich nie dostanę. Dobra, od razu kręć, już piąty raz, nie? Piąty, w sensie piąty sklep. Tak. Wszystko blisko nas, patrz, to jest sklep. Ale w Heimie jest ciężko wybrać cokolwiek, bo jest pełno przeróżnych kolorów. Lepiej dla mnie, nie? Dobra, dawaj kwotę. Dla mnie. Uuuu.
szczerze, jest to najgorsze. Ciężko wybrać sklepy z ubraniami coś drugiego, nie? Tak. Jesteś w takim HM-ie. 8 dych 150 to są takie najlepsze kwoty. 300 to już jest kurtka. No właśnie, a kurtka to już jest określony bardziej kolor. Jak chcesz, możemy tutaj zrobić tak, że ja pójdę do sklepu, wybiorę, wrócę i nie będę ci podpowiadał, ale za to będziesz mogła się przejść po tym sklepie. Okej, okay, dobra. Myślę, że ale będę mogła patrzeć sobie na kwoty i tak dalej? Na kwoty nie, ale na ubrania. Okej, okay, no dobra, no. Spoko. Ola kurtek teraz ma wystarczająco, a poza kurtką nie wiem, co znajdzie za 300 zł w HM-ie. Jakaś sukienka albo płaszczyk może się znajdzie. Poszukam i dam wam znać. Dobra, znalazłem rzecz za równo 300 zł. Ostatnio chodziłem po sklepach, Ola bardzo często patrzyła się na skórzane marynarki, skórzane kurtki i stwierdziłem, że może to będzie spoko. W sumie nigdy nie skomentowała tego i nigdy nie mówiła mi, że to chce, ale potrafiła spędzić kilka minut oglądając je. Może nic mi nie mówiła, bo wie, że skórzanych rzeczy nie lubię. To co, idziemy czy podpowiedź? Nie wiem, wydaje mi się, że będzie ciężko bez podpowiedzi jakiejś. Że jak wejdę, to będzie tyle rzeczy wokół, że nie będę mogła nic znaleźć. No mogę ci powiedzieć, że będzie ciężko. I raczej tego nie zlokalizujesz. No dobra, no to może dać mi podpowiedź. Nie lubię tego. Sweter. Tylko jaki kolor? Każdy kolor może być sweter. Zastanów się, czy sweter jest za 300 zł w chymy. To tylko jeszcze, to była moja druga podpowiedź. Już więcej nie podpowiadam. Nie, nie lubisz swetrów. Jest jeszcze jeden specyficzny materiał. Skóra! Jesteś taka, taki latek, skóra, takie rzeczy. Być może. Dobra, to strzelam, że albo brązowy, albo czarny. Czarny. Strzeliłam dobrze? Strzeliłeś. Tylko nie wiem, czy ci będzie to podobać. No wiem, że kilka razy to oglądałeś w sklepach. Okej. Okay. Ale nigdy tego nie skomentowałeś. Tak. Marynarka, no. Czarna, skórzana. Okej. Okay. To co, na wejście? Tak, obstawiam, żebyś tego nie zauważyła, byś to ominęła dalej, poszła po prostu. Dokładnie ta, no. No może to nie jest ten krój, który bym wybrała, no ale jest okej, okay, no. Staje za darmo, więc spoko. No. Ty no, dobrze fest. Spoko, nie? Tylko jest fajne. Fajne. Cieszę się, że ci się podoba, bo ty nie lubisz takich rzeczy. Ej, ale ja jestem w szoku, jakie dobre rzeczy dzisiaj wybieram. No, i ja jestem w szoku, jakie dobrze zgaduję. Dawaj kolejne zakupy i kręć. Kręć. Ale szybko idzie ten film, co? No. Empik. O, to będzie trudne też, bo jest dużo książek, dużo takich rzeczy, gier i każda ma inny kolor. Będzie bardzo ciężko, nawet z podpowiedziami. Dobra, kwota dawaj. A, no tak. 5 dych, to jest fajnie. Taki git. Tak git. Tomasz, idź odłóż do auta, a jedę wybierać i widzimy się pod Empikiem. Dobra. Dobra, teraz tak, za 5 dych mogę kupić albo jakąś płytę w Empiku, albo książkę, albo ewentualnie poszukać jakiejś takiej mini planszówki. I wydaje mi się, że planszówka będzie najbezpieczniejsza, bo książki, ona czyta jakieś modowe książki, też jakieś takie edukujące o życiu, ale ja się nie znam, ja na przykład książek nie czytam i nie wiem, co jej wybrać. Jeżeli chodzi o muzykę, no to raczej wszystko jest na Spotify w dzisiejszych czasach i kupujemy płyty, jak już chcemy naprawdę wesprzeć jakiegoś twórcę. Dlatego myślę, że planszówka będzie najsensowniejsza i na przykład takie doble. Kosztuje 59 zł, czyli wychodzi trochę poza nasz budżet, ale najwyżej przypchniemy na to oko. Dobra widzowie, ciul w książki, ciul w planszówki. Mamy pieska. Mega słodki on jest, nie wiem, jakoś tak patrzy na mnie. Tylko chyba zamiast tego weźmiemy tego ziomka, bo łatwiej tutaj o kolorystykę. Uznamy to chyba jako kremowe albo coś takiego, albo jasny brąz. W sumie jako brąz to też możemy zaliczyć. Kosztują co prawda 40 zł, a nie 45, ale kurde, doble mamy i to 2 sztuki. A tak poza tym nie ma żadnej planszówki za 50-60 zł. Moja droga, kolor nietypowy. Jest to kolor, w którym często na przykład możesz spotkać psy. Beżowy taki, brązowo-beżowy taki. Mogę ci zaliczyć, chat. Serio? Nie mogłem totalnie nic innego wymyślić. Ale książkę cokolwiek. Nie wiedziałem jaką, a planszówek nie było. No co my z tym pieskiem zrobimy? Damy komuś. Coś wymyślimy, ale był słodki, no nie powiem, że nie jest słodki. No jest słodki. Czy mogę mieć ten zaszczyt i zakręcić za ciebie ostatni raz? Możesz. Dziękuję. Dobra, kręcimy. Home and You. Nie było jeszcze tego sklepu. Mhm. Nie było też jeszcze na przykład 20 zł. Nie było. Ostatnia kwota. 500. Wow. A ciężko też będzie tam pojedynczy przedmiot za 500 znaleźć. Są? Tam są drogie rzeczy. Okej. Okay. Najgorsze jest to, widzowie, że jest masa przecen, bo zimowe rzeczy wyprzedają. No ale nic, mam nadzieję, że coś za 500 znajdę fajnego. Póki co jedyna rzecz, jaką mam powyżej 300 zł, to taki wózek. Poza tym, serio, nic tu nie ma takiego drogiego. Nawet takie coś, 250 zł taki zestaw noży. Ja myślałem, że te wszystkie rzeczy są droższe tutaj. Zawsze chodziłem i nawet nie patrzyłem na ceny niektórych rzeczy, bo byłem pewien, kurde, to kosztuje 700 zł. A tu się okazuje, że większość tych rzeczy jest po 2-3 stówy. Dobra, po wielu minutach szukania znalazłem.
coś takiego. To jest dywan, widzowie, i on jest mega przyjemny i szczerze mówiąc nie wiem, czy go weźmiemy do swojego mieszkania, jeżeli ona trafi z ceną, czy ona da go do wynajmowanego mieszkania. W każdym razie jest giga kozacki. Traciłem już nadzieję, ale się udało. Teraz tak, kosztuje to 530 zł i on jest taki dość spory. On jest tu złożony na pół. No i kolor to jest taki beżowy, taki biały, szary. Ciężko to określić. Dajcie znać w komentarzu, jaki według was to jest kolor. Ja to zaliczę jako beż, szary albo biały, bo nie wiem, jak to określić. Idziemy do Ali. Moja droga, jest to coś ogromnego. Bardzo dużego. Może jakieś krzesło? Albo szafka, komoda? Też tutaj są takie rzeczy. Są. A czy jeszcze jakoś po twojej zostanę? To ma ponad 2 metry. Stół? Ja nie wiem, co jeszcze jest w komodzie. Łóżka chyba nie ma. No strzelam, że to będzie jakaś komoda czy coś takiego. Dwumetrowa? No nie wiem. Za 500 zł? No co innego może być? No nie wiem. Nie, no nie wiem, totalnie to może być. Jest to płaskie i ma 2 metry. Zasłona. Dobra, młoda, szybka decyzja. Już mnie ręka od kamery boli, no. Dobra, przepraszam, no nie wiem, zielony. Zasłony takie, jak mamy zielone, takie długie, takie grube, one były drogie, więc to też może być drogie. Chodź, muszę ci to pokazać. Okej. Dywan. Ale Milusi, zacz. Ale fajny. Ja myślałam, że... ale to jest taki beż, ja chciałam powiedzieć szary. To jest taki beż, ale śliczny. No jako właśnie, jaki kolor byś to zaliczyła? Właśnie, chyba jako beż. No ja nie wiedziałem, czy szary, czy beż, nie, czy biały. Nie, to jest beż. W sumie dobrze nie trafiłam, bo by nam się on nigdzie nie przydał. No kolorystycznie mogło być ciężko. Za to wiem, że łatwo schodzi się na dół i subskrybuje kanał. Także to zróbcie, filmy codziennie o 14. Zapraszam na Oli kanał i widzimy się jutro. Chodźcie, tak. No. Pa, pa, cześć. Pa.